Także dzisiaj, proszę Państwa, dopiero ta środa, dopiero ta nasza środa, nic się nie dzieje, proszę Państwa, nic takiego ciekawego. No, zobaczymy potem. Także gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami w kontakcie. Będziemy, proszę Państwa, opowiadać o sytuacji, no, w Warszawie. A jaka to sytuacja, to ludzie nawet nie pamiętają czasem, prawda? Jak rozmawiasz, to w karteczkę piszesz jedną, drugą, to Janek Witek temu Mareczkowi tu rozpisywał się na kilku kartkach i to wszystko on zaprzepaścił, to wszystko on zagubił, że on nie wie, że on po prostu, nie to, że nie pamięta, bo to byłaby już jego przegrana, on nie wie, się nie przyznaje. To po pierwsze, a po drugie się kogoś innego udaje. I tutaj ta działalność, mentalność oszustystyczna jest bardzo dobrze znana, że do pewnych rzeczy się człowiek nie przyznaje, prawda, a do żebrania to są pierwsi. I teraz tak, jak leży na ulicy złotówka, to szybko podniesie i czy dwie dychy, podbiega baba, że to jest jej, to jego, ale w ogóle tu nic nie było, a potem jeszcze powie chytry warszawiak, a to proszę powiedzieć numer na banknocie jaki był. No to widzicie Państwo, taka działalność oszustystyczna, salcesonistyczna na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie jest, czyli Warszawa dzika, Warszawa dziki koń, nawet malarka tu pisze chyba o Pasteckiej, że z tą dzikością tobie do twarzy. No, ta Hajnosz z Bacha 15, która uczyła kiedyś Lasotę malowania, to znaczy Litwinkę Alinę Lasotę malowania. Także, proszę Państwa, każdy tutaj żebrak wie na Mazowszu, że nie może stać bez dotknięcia się, bez dotykania się do czegokolwiek, bo musi się dotykać, musi udawać, że widzi, tak jak wczoraj w bibliotece na Dobrej 56 chodził taki jeden i on nie wie, że każdy jego gest, sekunda zdradza go jako tego, który kręci, prowadzi, kontynuuje działalność oszustystyczną, bowiem na te napisy na szafkach z książkami chodzi i gapi się, chodzi, ale widać, że go to nie interesuje, tylko chodzi i gapi się, jakby dopiero co uzyskał, czy odzyskał wzrok. Chodzą, szpanują z kopytami w kieszeniach, albo kaszlą, albo głosem za plecami ci, nad uchem coś muszą powiedzieć, że oni nie są sami, ja mówię, no to żebraków może być i dwóch, prawda, no, ale oni mają takie przesądy wielkie i że te przesądy są utrwalone bardzo w nich, głęboko gdzieś siedzą, że oni o tym nawet nie wiedzą, bo to jest we krwi, w skórze, u pusku. Teraz zaś sami biegli są podejrzani o wyłudzenie polegające na zawyżeniu ceny swojej ekspertyzy. UEFA ma nowego prezydenta, następcą Michela Platiniego został Słoweniec Aleksander Ceferin. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13, a teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Z oknami słonecznie i ciepło, przelotnego deszczu spodziewajmy się jedynie w górach na termometrach od 19 stopni w Trójmieście, przez 23 w Warszawie i Lublinie, 26 w Szczecinie, Poznaniu, do 28 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Gospodarczy. Jest godzina 12, właściwie 43. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM. Tradycyjnie na początek raportu mam kilka informacji, na przykład o rynkach finansowych, które chciałbym Państwu przekazać. Na giełdzie w Warszawie teraz wzrosty. WIG 20 rośnie nieznacznie, ale jednak rośnie. Zyskuje 0,11%. Podstawowy indeks WIG także na nieznacznym minusie, 0,07 w górę w tym momencie. Waluty to euro po 4,34 zł. 4,34, tyle trzeba płacić za euro. Za dolara 3,87 zł, za franka 3,96 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,10 zł.
Jeszcze kilka spraw na sam początek. Sejm zgodził się na to, żeby wsparcie dla górnictwa było większe i to znacznie większe. Ten limit wydatków budżetowych, które mają być przeznaczone na ratowanie górnictwa, zwiększono z 3 miliardów do 7 miliardów złotych do roku 2022. Na te pieniądze mają być przeznaczone m.in. na osłony dla odchodzących z pracy górników i w ogóle mają zabezpieczać restrukturyzację branży górniczej do roku 2022. To pierwsza informacja. Kolejna to następny zarząd komisaryczny w kolejnym już skoku. Tym razem chodzi o kasę Profit w Rybniku. Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła panią zarządcę komisaryczną. Ona ma teraz przygotować informację o finansowej kondycji skoku, ale także wypracować koncepcję na to, jak skok miał zostać zrestrukturyzowany, naprawiony. I jeszcze jedna, to już kadrowa informacja. Sejm powołał Marcina Cichego na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przypomnę, że na początku lipca ze stanowiska szefowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej zrezygnowała Magdalena Gaj. Złożyła ona rezygnację z pełnionej funkcji, a jej kadencja planowo miała zakończyć się w styczniu przyszłego roku. Raport gospodarczy. A w studio Radio Tok FM w raporcie gospodarczym pan dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I wrócimy do sprawy, o której już wczoraj mówiliśmy w Radio Tok FM trochę. Dzisiaj może ciut więcej powiemy. Unijny budżet, szeroka perspektywa, czyli lata 2014-2020, właściwie 23 tak naprawdę, i krótka perspektywa, czyli rok 2017. Otwórzmy historię, która się wydarzyła w ciągu ostatnich kilku dni po kolei, czyli propozycja ze strony Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić drobne zmiany w budżecie unijnym na rok 2017. Bardzo delikatne słowa, panie rektor, drobne zmiany. Na razie delikatne, potem będziemy wchodzić głębiej. To jest sytuacja, która oczywiście odbywa się każdego roku po przyjęciu perspektywy wieloletniej. Bo budżet wspólnotowy to jest budżet wieloletni, który ma charakter, tak naprawdę pierwotnie był pięcioletni, później zwiększano to, aż obecnie mamy tak zwane okresy siedmioletnie. I te siedmioletnie okresy przewidują pewną ramę finansową, w ramach której porusza się poszczególne komisja i poszczególne państwa członkowskie. Oczywiście wiąże się to z deklaracją środków, które były negocjowane. Jak przypomnimy sobie, był taki szczyt, na którym Donald Tusk kroił tort z pieniędzmi, tak, żeby zwizualizować słuchaczy. Słynne zdjęcia i tam oczywiście była informacja, że przywieziemy dużo pieniędzy, około 500 miliardów złotych będzie przeznaczona na tą perspektywę. No ale cała procedura... To są te pieniądze, które, przepraszam, że przerwałam, jakby zostały przyznane Polsce jako krajowi członkowskiemu Unii Europejskiej, tak, przez właściwie kompromis wynegocjowany. W ramach zgody wszystkie państw członkowskich. To obejmuje i politykę spójności, wspólną politykę rolną, wszystko to, co jakby bezpośrednio idzie do nas. To są te pieniądze, drodzy państwo, o których jak mówimy, że są jakieś pieniądze z Unii Europejskiej do wzięcia, do wykorzystania na rozwój firmy czy na budowę. To są dokładnie te pieniądze. Tak. I teraz cała struktura budżetu jest mniej więcej po 1/3, czyli 1/3 to jest polityka spójności, troszeczkę więcej wspólna polityka rolna niż ta 1/3, no i pozostałe kwoty to już są programy wspólnotowe, to jest koszty funkcjonowania samej biurokracji, około 6%, takie różne rzeczy łącznie z współpracą za granicą i tak dalej. Nas to najmniej interesuje, bo jakby, no, jeżeli nie bierzemy, to niech tam sobie wydają. Ale co jest ważne, każdego roku, poza tym, że się spotkali na początku szefowie państw członkowskich, powiedzieli sobie, zgadzamy się i dajemy tą perspektywę, my w ramach tej perspektywy musieliśmy podpisać tak zwaną umowę partnerstwa, czy zgodziliśmy się na realizację takich priorytetów głównych ustalonych przez Parlament i Komisję Europejską, to jeszcze co roku, z uwagi na to, że różne potrzeby na bieżąco występują, państwa członkowskie, a przede wszystkim ministrowie finansów państw członkowskich spotykają się po to, żeby ustalić, ile tak naprawdę pieniędzy jest potrzeba. Dlatego, że tworząc budżet, mamy tak zwany budżet zobowiązań i budżet płatności. Zobowiązujemy się do danej kwoty, a potem pytanie, ile tak naprawdę będzie z tego wynikało co do konieczności poniesienia płatności. I to jest oczywiście duża dysproporcja, bo pierwszy raz uchwalono sytuację, w której jest ogromna różnica między budżetem płatności a budżetem zobowiązań, co oczywiście już od początku dawało sygnał, że coś w tym kotle będzie komisja mieszać. I komisja zaczęła mieszać, dlatego że po pierwsze pojawiły się sygnały o tym, że dzieje się w Europie
coś innego niż pierwotnie zakładano. No przypomnijmy, że te ramy budżetowe były ustalone w roku 2013, więc to jest... Znaczy to jest naprawdę wcześniej. Bardzo dawno. To jest wcześniej. Tak, oczywiście jest wcześniej. 2014-2020 to jest perspektywa, 2013 to już klepano decyzje, a wcześniej całe badania, 2010-2011 jest moment powstawania priorytetu, więc to jest inna Europa. Tak naprawdę myśli pierwsze to już były 2008-2009. Proszę zwrócić uwagę, to jest początek poprzedniej perspektywy, pierwsze dwa lata, ale to jest też okres przed kryzysem finansowym. To oczywiście powodowało inną optykę, inne ambicje i te ambicje zostały zmienione. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kryzys finansowy, który spowodował, że zaczął państwa oszczędniej wydawać pieniądze i przez to mieliśmy problem w samym procesie negocjacji o tą nową perspektywę. Z tego powodu właśnie był ten sukces, czyli walka o pieniądze. Dostaliśmy więcej niż w zeszłej perspektywie, jesteśmy największym beneficjentem funduszy Unii w historii wspólnoty, ale słabo sobie z tym radzimy. Znaczy okazuje się, że patrząc na 14, 15, 16 rok, czyli już jesteśmy w perspektywie, to wydatkowanie jest na tyle niskie, że nie składamy wniosków o płatność, a tym samym nie składamy zapotrzebowania realnego na ten pieniądz, poza deklaratywnym, wynikającym z umowy partnerstwa. I co się dzieje? Oczywiście nie tylko my, ale inne państwa członkowskie również słabiutko sobie radzą z tą perspektywą. Przez to Komisja Europejska, potwierdzając corocznie budżet, mówi tak, no zaraz, zaraz, no przecież my nie musimy deklarować, że wydamy pieniądze w danym kierunku, skoro przecież nie chcecie tych pieniędzy, bo nie macie możliwości w ogóle ich podjąć. Nie jesteście jeszcze przygotowani do tego, żeby o nie poprosić w roku 2017, dokładnie. Więc może przesuńmy dużą część pieniędzy z jednego bloku dużego, który miał być polityka właśnie spójności. Na inny. Dokładnie. I ten priorytet teraz to kryzys migracyjny przede wszystkim. Tak, teraz tak, a za rok czasu i za dwa może się okazać, że to jest coś zupełnie coś innego. I teraz, żebyśmy w pełni zrozumieli mechanizm. Polityka spójności jest dla nas bardzo istotna, dlatego że polityka spójności zakłada zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami. Polska to jest kraj, który jeszcze jest na dorobku realnie i PKB na głowę mieszkańca jest na tyle interesujące z punktu widzenia brania tej polityki, że jesteśmy objęci całym terytorium kraju wsparciem polityki spójności, poniżej 75% średniej wspólnotowej. Ale na przykład Warszawa już miała kłopoty ze zdobyciem pieniądza, bo statystyczny mieszkaniec Warszawy, Mazowsza to jest 100% średniej wspólnotowej, a statystyczny mieszkaniec Warszawy 180 to już są gigantyczne wartości. I teraz to dla nas jest cały czas ważne, a Komisji Europejskiej pojawiły się inne priorytety. Pojawiły się priorytety wynikające z problemów, które mają największe państwa członkowskie, czyli płatnicy netto. Niemcy, Francja, te kraje, które więcej do budżetu unijnego wpłacają niż z niego potem wyjmują. A my jesteśmy beneficjentem netto, czyli my bierzemy więcej pieniędzy niż wpłacamy. To oczywiście pojawia się znowu sytuacja, w której jak pojawiły się nowe priorytety, no komisja uznała, że zaraz, no w 2017 roku nie będzie potrzebować takich pieniędzy, więc my przesuniemy te pieniądze na coś, co jest ważne. Dlatego, że budżet powstaje ze składek państw członkowskich, czyli obciąża się państwa członkowskie maksymalnie na poziomie tam około 1% PKB danego państwa członkowskiego, z tego się tworzy worek pieniądza. Skoro nie bierzecie, ale musicie zapłacić. Czyli w tym momencie Polska wpłaca do budżetu i co ciekawe, jesteśmy pierwsze z historii kilka miesięcy płatnikiem netto. Czyli w tym momencie płacimy, tak, przez to, że nie bierzemy, wpłacamy bezwzględnie, a warunkowo, bo wyjęcie z budżetu jest warunkowane. Czyli nie przedstawiamy wniosku o płatność, nie mamy możliwości ściągnięcia pieniądza, a tym samym więcej płacamy niż wyciągamy. To jest ciekawa sytuacja dla nas. I teraz z jednej strony można powiedzieć tak. Poprzednia perspektywa to było wydatkowanie dosyć silne, bardzo fajne, tylko nie pamiętano o tym, że trzeba przygotować projekty na nową perspektywę, więc mamy sytuację, w której poprzednicy zaniechali. Nowi przyszli, mija już prawie rok i nie do końca sobie radzą z procesem przyspieszenia. Cały czas mówi się o tym, żeby to zwiększyć, żeby przyspieszyć, żeby było to bardziej efektywne. Coś z tym, coś nie działa. Jeżeli nie przyspieszymy, to oczywiście ktoś powie, no tak, ale to jest chwilowe, to jest roczne przesunięcie, przecież i tak mamy zobowiązania. No nie właśnie, do końca. Właśnie, to o to chciałam dopytać. Przecież jaki jest problem, jeżeli nam Unia Europejska powie, w roku 2017 nie damy wam tyle, ile chcieliście, ale przecież perspektywa trwa do roku 2020, no to pomyślimy później, może wtedy dostaniecie. Później, znaczy dziś jest lepsze niż jutro. Jeżeli ja mam dziś pieniądz, to jestem pewny, że go dostałem. Co do jutra, to nie jestem pewny. Po pierwsze, wychodzi Wielka Brytania ze struktur, czyli finansowanie budżetu będzie utrudnione.
Jeżeli okaże się, że państwa członkowskie nie zechcą zwiększyć finansowania, a nie zechcą, to znaczy, że wydane pieniądze już jakby wystąpi wypływ i potem, jeżeli na przykład nam się skumuluje jakaś ilość wartości płatności wynikających z tej perspektywy finansowej w roku 2019, 2020, 2021, to pojawi się pytanie o możliwości przez Unię Europejską zaspokajania tych potrzeb. Ale przecież priorytety jak migracja nie znikną. Dochodzi migracja, dochodzi starzenie się społeczeństwa, zacznie się negocjacja całego mechanizmu. I oczywiście może to spowodować, że jeżeli my z jednej strony będziemy dawać sygnał, że nie radzimy sobie, nie bierzemy, to dajemy jakby argumentu więcej dla tych wszystkich, którzy mówią, Polsce dano za dużo, niepotrzebnie, tam jest jakby konieczność zmiany zasad. I Komisja Europejska szuka, i my sami podkładamy się, szuka maksymalnej liczby argumentów do tego, żeby uznać, że może tak to przesadzili troszeczkę z tą alokacją dla Polski, że można troszeczkę zrezygnować. Ale mogą tak powiedzieć, dostaliście, drodzy Polacy, dostaliście 80 miliardów euro, ale teraz ostatecznie dostaliście 65. Nie powinno tak być. Co do zasady, powinniśmy tą alokację perspektywy otrzymać, tylko potem będą się pojawiać tak zwane realne możliwości i sytuacja, w której mogą się pojawić konflikty między państwami członkowskimi. Myśmy nie byli w takiej sytuacji, więc to jest pierwszy raz taki mechanizm. I jak ktoś mi mówi, że coś jest pewne, to ja się śmieję w oczy. Pewne to są podatki i śmierć. Reszta jest niepewna. Ktoś mi 4-5 lat temu powiedziałby, że Wielka Brytania wyjdzie, też byśmy się śmieli, a stało się. Tak samo może być przez następne 3-4 lata. My nie wiemy, co się zdarzy. Trzeba do tego wziąć perspektywę czysto polityczną, czyli relacje obecnego rządu z Unią Europejską. Państwa członkowskiego z pozostałymi państwami już sygnały. Ale jeszcze kolejna rzecz. Mówimy o perspektywie finansowej do roku 2020, ale przecież, jak pan wspominał, potem będą kolejne wieloletnie budżety Unii Europejskiej. To jest kwestia negocjacji, argumentów za negocjacje. One już się rozpoczynają, bo jeżeli mówimy o zmianie priorytetów, to nasi politycy już od razu powinni się zakodować. To znaczy, że to są sygnały o priorytetach na perspektywę po roku 2020. To będzie polityka, to będzie migracja. Ja to mówię już od 2 lat, kiedy się rozpoczęło to. Zacznijmy przedstawiać własne propozycje. Migracja, starzenie się społeczeństwa i w jakimś aspekcie polityka spójności, ona będzie przeorganizowana, to będzie polityka miejska jako główny aspekt ciągniony. I teraz, jeżeli my sami nie przygotujemy do tego, jeżeli my sami nie pokażemy, że jesteśmy sprawni w tym zakresie, to nie dziwmy się, że dajemy argumenty do tego, żeby zmienić relacje i zasady funkcjonowania. To, że dziś coś nie jest pewne, to nie znaczy, że się zmieni w przyszłości. To od nas zależy i weźmy się do roboty. Najzwyczajniej w świecie, weźmy się do roboty. No i to jest pewnie najlepsza puenta do naszej rozmowy. Jedno tylko na koniec jeszcze podkreślę. Mówiliśmy teraz o zagrożeniach, o tym, co się może wydarzyć, ale to nie jest wszystko jeszcze przesądzone. Nie, no. Cały czas jeszcze mamy szansę. Zadziwia mnie tylko to, że państwo członkowskie, czyli Polska, daje tak łatwo argumenty do tego, żeby to zmieniać. Dwa, że godzi się na tą zmianę, nie gwarantując sobie pewności, że za rok, za dwa te pieniądze wrócą. Ja bym zgodził się na przesunięcie pod warunkiem, że dostałbym coś w zamian. Te argumenty, o których wspominał nasz gość, one już są też rozpatrywane przez środowiska europejskie, przez Polaków, którzy są w Parlamencie Europejskim. Wczoraj też rozmawialiśmy z kilkoma z nich w Radiu Tok FM i mówią, że tak, rzeczywiście jakiś problem się pojawił, trzeba będzie sobie z tym problemem poradzić i o tym teraz rozmawiać. No to właśnie my podjęliśmy temat w raporcie gospodarczym. Bardzo się panu dziękuję za spotkanie. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej był moim państwa gościem. Kończymy raport gospodarczy za 3 minuty. Informacja Radia Tok FM. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru. Gdy termin zapłaty... Spokojnie, poradzimy. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam. Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawątrowe.
Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZN. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą się ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med. To przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jedyna, niepowtarzalna, urzekająca. Dolina Charlotte. Miejsce stworzone z myślą o twoich pragnieniach. Znaleźli w nim natchnienie. Wybitni artyści zagrali legendarni muzycy. U nas świętem jest każdy dzień, bo każdego dnia spełniamy marzenia naszych gości. Harmonię ducha i ciała odnajdziesz w luksusowym spa Bali Hai. Do źródeł muzyki wrócisz w kultowym rockpubie. Daj się urzec dolinie, w której serce i gitarę zostawił Carlos Santana. I have a new home. This is a new home for me. www.dolinacharlotte.pl. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska misja medyczna wspiera matki i dzieci, bomby, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Są bomby. Wejdź na stronę pml.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Są bomby. To witaminy i minerały. Niestety są bomby. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu... W Królestwie Bożym nie będą się rozmnażać i nie będzie mężczyzny ni kobiety. Radio Conchita. Radio Euro Conchita. Barbie. Środa, 14 września, minęła 13. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Wdowa po Aramie Rybickim mówi o bezczeszczeniu zwłok. Twierdzi, że nikt jej nie informował o planowanej ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Posłowie Platformy domagają się spotkania z szefem smoleńskiej podkomisji. Parlament Europejski... No, musi się znaleźć jeszcze taka podjudzana. No to zawsze będzie, kochana. Rodziny ofiar smoleńskich zgadzają się z decyzją prokuratury o ekshumacji ciał ich bliskich. Dla Małgorzaty Rybickiej, wdowy po Aramie Rybickim, będzie to bezczeszczenie zwłok. Ja jestem oburzona. Chciałam powiedzieć, że się kategorycznie nie zgadzam przez Żydów podjudzona zwłok mojego męża Rama Rybickiego. I będę zawsze to będzie, zawsze. Jego zwłok. Ojej. W mojej mocy, żeby nie dopuścić do tego. Małgorzata Rybicka dodaje, że do tej pory nikt się z nią w sprawie tej ekshumacji nie kontaktował. Nie dostałam jeszcze oficjalnego pisma. Sprawa wyższa. Uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby takiej ekshumacji dokonywać, że nie zostaną tam znalezione żadne dowody na tezę o zamachu, a nawet gdyby miały zostać znalezione, to nie ma żadnej konieczności, żeby ekshumować wszystkie ciała. Dobrze, proszę Państwa, muszę to przełączyć, bo ja widzę, że tu znowu nie ma. Przecież nie ma. Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat sytuacji w Polsce. W dokumencie oceniono, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. To druga rezolucja Europarlamentu dotycząca Polski. Pierwsza została przyjęta w kwietniu i odnosiła się tylko do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęta rezolucja jest kłamliwa, ocenia europoseł EKR Tomasz Poranek.
Dlatego, że w kilku punktach, chociażby punkt trzeci, w którym tej rezolucji mówi się, że rząd polski nie publikuje wyroku, a doskonale państwo wiecie, że rząd polski publikuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Czy w punkcie szóstym tej rezolucji, gdzie mówi się, że rząd polski nie zrobił nic i parlament, aby zgodnie z wytycznymi Komisji Weneckiej powołać specjalne gremium eksperckie do wyjaśnienia sprawy wokół Trybunału, a doskonale państwo wiecie, że jest taka grupa powołana ekspertów przez pana marszałka Marka Kuchcińskiego. To są punkty, które zwyczajnie kłamią o tym, co się dzieje w naszym kraju. W przyjętym dziś dokumencie europosłowie odnoszą się też do innych spraw, które budzą zaniepokojenie części z nich. Chodzi o ustawy o mediach, o policji, o prokuraturze, kodeks postępowania karnego. Kłamią, jak oni kłamią. Odcinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestie zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie, że zmiany te przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji. Wszyscy kłamią, proszę powiedzieć. Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku. Głosowało za tym 226 posłów, przeciwko było 193, wstrzymało się 10. Nieprzyjęcie sprawozdania Izby zarekomendowała Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. To pierwszy taki przypadek. Klub PiS opowiedział się w debacie za nieprzyjęciem sprawozdania NIK-u, jednocześnie podkreślając, że to nie jest wotum nieufności wobec pracowników Izby. Pozostałe kluby przekonywały, że nie można kwestionować pracy wszystkich specjalistów i fachowców tej instytucji. Sposób zarządzania Najwyższą Izbą Kontroli jest po prostu wadliwy. Nieprawidłowości widać m.in. w konkursach na stanowiska i zbytniej biurokratyzacji, mówił w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Dziuba. Manipuluje się w Izbie zatrudnieniem na przykład pracowników administracyjnych obsługi. Najpierw zatrudniano bez postępowania otwartego w sposób dysfunkcjonalny. Potem, nawiasem mówiąc, pod naciskiem krytyki płynącej ze strony mediów, na pół roku zmieniono tą zasadę na postępowania konkursowe, ale gdy, jak sądzę, była odpowiednia potrzeba, to z tego postępowania otwartego na rzecz dyskrecjonalnego znowu zmianę dokonano. Wiemy, to wszyscy państwo wiecie, że również w zakresie zatrudniania pracowników kontroli mieliśmy do czynienia, krótko mówiąc, z manipulowaniem konkursami, jak to się potocznie mówi, z ustawianiem konkursu. Ustawa o NIK-u nie precyzuje konsekwencji nieprzyjęcia sprawozdania. Mówi jedynie, że Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i że wcześniej sprawozdanie zatwierdza Kolegium Izby. Urząd Skarbowy będzie wiedział, skąd ma pieniądze podatnik, który nie wykazuje dochodów, ale opłaca składki. ZUS z kolei łatwo skontroluje, kto dla oszczędności rozlicza się za granicą, donosi dziś jeden z dzienników. Zakłada to poselski projekt noweli ustaw o administracji podatkowej i systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl dokumentu urzędnicy skarbowi i ZUS-u będą wymieniać się danymi. W ten sposób obie instytucje uzyskają pełny ogląd sytuacji majątkowej podatnika. To dobry kierunek obliczony na wzrost efektywności działania administracji państwowej bez podnoszenia podatków, ocenia dr Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju. Ma rosnąć efektywność ich poboru, ma zostać ukrócony proceder unikania tych obciążeń, również wyłudzania podatków, o czym słyszymy w ostatnich tygodniach coraz częściej, i generalnie wszystkich nieprawidłowości, dzięki czemu do kasy państwa ma wpływać więcej i ma państwo być stać na więcej. Również głównie na realizację takich kosztownych, sztandarowych projektów obecnego rządu, jak program 500+, a w przyszłości kolejne. Proponowane przepisy uszczelnią system poboru danin i poprawią ich egzekucję. Dokument wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. W tej chwili czeka na pierwsze czytanie. Na koniec przenosimy się za ocean. Stany Zjednoczone planują w roku fiskalnym 2017, rozpoczynającym się w październiku, przyjąć 110 tysięcy uchodźców, donosi dziś dziennik Wall Street Journal. Liczba ta wzrośnie o prawie 30% w porównaniu z limitem 85 tysięcy uchodźców wyznaczonym na bieżący rok. Gazeta powołuje się na coroczny raport w sprawie uchodźców. Przedstawił go sekretarz stanu John Kerry na zamkniętym spotkaniu z członkami Komisji Sprawiedliwości, Izby Reprezentantów i Senatu.
Administracja Stanów Zjednoczonych przyjmie głównie uchodźców z Bliskiego Wschodu, Azji Południowej, w tym z Syrii i Afryki. W roku fiskalnym 2015 Stany Zjednoczone przyjęły ponad 70 tysięcy uchodźców. Daj spokój. To jednak dają przykład Stany Zjednoczone, prawda? Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 25 w centrum, do 29 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany, wschodni, słaby północno-wschodni. Wiatr. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Właśnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat sztuka komunikowania w mediach i życiu codziennym. Naszymi gośćmi będą wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, m.in. pani dr Karolina Dziewulska-Siwek, pani dr Imelda. Dziękujemy ci, kochani, za sfotografowanie. Krochowski. Początek spotkania na antenie telewizji trwa o godzinie 18.15, zaś w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dziękujemy ci, kochanie, za sfotografowanie. Gaz bez Moskwy. Tylko w pełni sprawny korytarz gazowy północ południe. Od Estonii po Bułgarię uniezależni państwa Grupy Wyszehradzkiej od dostaw gazu z Rosji. Szczegóły w naszym dzienniku. Gdzie są ofiary z zamku? W najbliższym czasie prokurator IPN przeprowadzi oględziny terenów w Lublinie, gdzie mogą być pochowane ofiary niemieckich egzekucji. Trwa duchowa walka. Anioł Stróż Polski wzywa nas do podjęcia wysiłku duchowej walki, aby Chrystus i Jego królewskie prawo zapanowało w naszych sercach. Polski? Już i ta zaczyna gadać. W cyklu Środy z historią, kto zniszczył karierę generała Stanisława Sosabowskiego. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów. Kto jest uprawniony do ich otrzymania? Jak powinna wyglądać recepta? Szczegóły w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę, 18 września, transmitować będziemy uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej i diecezjalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przy świętej na placu przed Bazyliką Matki Boskiej Bolesnej przewodniczyć będzie Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Początek uroczystości, jak również transmisji na naszej antenie o godzinie 11. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Jakiś Krzysiek Bogań? Ha! Daj spokój. Obudź się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Moj.
Drodzy Państwo, zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Naszym pierwszym gościem będzie pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Parlament Europejski przyjął rezolucję o sytuacji w Polsce, też zaniepokojony paraliżem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy, paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Panie profesorze, panie pośle, sens tej rezolucji? Ja powiem tak, to żałosny teatr, jaki zafundowała w Strasburgu wszystkim europosłom koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zarówno treść, jak i forma rezolucji, a także debata, która się odbyła, miała charakter, była po prostu żenująca. Żenująca. Rezolucja ma wiele zapisów. Widzą Państwo, żenujące było. Tutaj o takich odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż jest to... To było o mediach, o policji, o prokuraturze, kodeks postępowania karnego, ustawa antyterrorystyczna, służba cywilna, a także planu zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. To kwestie, prawda, jeszcze zdrowie reprodukcyjne kobiet. Tak. No tutaj... I jeszcze dorzucę, że krytykuje się zmiany w polskiej ustawie o mediach publicznych. I to na przykład bardzo mnie zastanawia i dziwi, gdyż tutaj nawet, proszę ojca, jeśli można, to zacytuję, bo ta rezolucja jest kuriozalna, ale w punkcie N zapisano, że mając na uwadze, że już przyjęte i nowo proponowane zmiany w polskiej ustawie o mediach publicznych, w szczególności dotyczące zarządzania niezależności wydawniczej i autonomii instytucjonalnej mediów publicznych, wzbudzają obawy co do poszanowania wolności wypowiedzi oraz wolności i pluralizmu mediów. Koniec cytatu. To naprawdę jest kuriozalne, zwłaszcza w kontekście tego, że przed 2 laty, w 2014 roku, zwróciłem się do Komisji Europejskiej na prośbę pracowników telewizji publicznej o to, aby wypowiedziała się w kwestii łamania przepisów wówczas zarządów PO, przepisów Unii Europejskiej właśnie przez publiczną telewizję w Polsce. W odpowiedzi na to Laszlo Andor w imieniu całej Komisji Europejskiej, podkreślam, całej Komisji Europejskiej, stwierdził na piśmie, to jest na stronach Parlamentu Europejskiego, że, cytuję, zarządzanie i wybory strategiczne w sprawie radiofonii i telewizji publicznej należą do państw członkowskich. Co więcej, napisał, komisja nie może jednak nakazać państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować usługi swojego nadawcy publicznego. Koniec cytatu. To jest oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Tych sprzeczności jest naprawdę wiele. W dokumencie, który tutaj przytacza też ojciec, czyli projekcie, czyli już przyjętej rezolucji, nawiązuje się do Karty Praw Podstawowych. Przypomnę, że z oddziaływania tej karty Polska została wyłączona, także jest to trafienie kulą w płot, czyli ślepakiem. Myślę jednak, że ta sprawa ma jednak głębsze dno. Otóż trzeba powiedzieć, że europosłanki, europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalają rozgrywać sprawę polską w Strasburgu i w Brukseli przez inne osoby, dając im pożywkę, tym osobom, tym ludziom, którzy źle życzą naszemu krajowi. Niewiele osób interesowało się w ogóle debatą, trzeba powiedzieć, wczoraj. Dominowali posłowie. Wczoraj ten obraz był poruszający, bo widzieliśmy go w naszych chociażby informacjach dnia, to większe zainteresowanie, prawda, przez dziennikarzy, tych, którzy gdzieś tam obserwowali, niż tych, którzy w debacie mogli uczestniczyć. To popusty praktycznie cała sala plenarna parlamentu. To prawda, bo europosłów z innych krajów członkowskich, na przykład Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii, czy Włoch, czy Portugalii, nie interesują kwestie drobiazgowe związane z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, czy jeden, czy półtora, czy dwóch i pół sędziów zostało zatwierdzonych, czy też nie. Wiele krajów ma własne problemy również z Trybunałem. Niektóre kraje takiego Trybunału w ogóle nie posiadają. Także, krótko rzecz ujmując, nie są tym zainteresowani. Zainteresowane są natomiast niektóre osoby. Przypomnę tylko, że już wcześniej, czyli przed wakacjami, kiedy była rozważana
rezolucja, jej treść, Martin Schulz, to już nie jest tajemnicą, bo mówiłem wcześniej, poprzez swoich kolegów z Partii Socjalistycznych zwrócił się z nieformalnym przekazem do rządu polskiego, że jeśli rząd polski zdeklaruje, iż nie będzie obstawał za dalszym przedłużeniem kadencji Donaldowi Tuskowi, która się kończy 31 maja w przyszłym roku, i on... To widać, jak ktoś coś robi za wszelką cenę, chce kogoś zdyskredytować. W sprawie Polski nie zostanie przegłosowana.